Witam Państwa w programie 3 Pytania Do. Dziś naszym gościem jest Pan Jan Jędrzejczak, prezes Teen Challenge na rejon kutnowski i organizator Dni Nowej Szansy w Kutnie. Dzień dobry. Dzień dobry Panie. Nasz program polega na tym, że gość losuje koperty, w których są pytania z puli zawodowej, prywatnej oraz posiadamy także pytanie z zaskoczenia. Mamy także klepsydrę, która odmierza czas odpowiedzi i są to 2 minuty. W takim razie, jeżeli zna już Pan reguły, to zaczynamy. Proszę w takim razie o wybór koperty. Proszę. Dziękuję. Kategoria pytanie prywatne. Udało się Panu wyjść z nałogu dzięki pomocy Boga. Jak ważna jest wiara w Pana życiu i jak Pana zdaniem powinna być ważna w życiu innych osób, zwłaszcza tych uzależnionych? Wiara w życiu każdego człowieka jest bardzo ważna, powinna być bardzo ważna. W moim życiu właśnie ona się nabyłem wiarę, bo wiedza to jest coś innego jak wiara. Ja wiedziałem o Bogu, wiedziałem o różnych rytuałach kościelnych i tak dalej, ale ta wiara nie miała odniesienia do mojego życia. Natomiast kiedy usłyszałem prawdziwą Ewangelię o prawdziwym Zbawicielu, zacząłem się zastanawiać, czy to jest prawda. Zacząłem ją czytać, czytać Biblię do tej pory. To już jest 18 lat i wiara w to, co mówi Słowo Boże, co Pan Jezus przekazał w Nowym Testamencie, ona wpływa na moje życie. Wierzę, że w życiu wielu ludzi i też uzależnionych, tak jak tutaj padło pytanie, ona jest bardzo ważna. Kiedy Pan Jezus uzdrawia, ulecza, mówi to wiara Twoja uzdrowiła Cię. Wiara Twoja. Nie wiedza Twoja, ale wiara Twoja. I tak też dzieje się i w moim życiu. Ona jest bardzo ważna. Słowo, które mnie też tak dotyka i ono jest takim kluczowym słowem, które jest zapisane w Biblii, jest w psalmie 32, 8 werset, gdzie Pan Jezus mówi, psalmista, ale ja wierzę, że przez Boga mówi, to ja Ci wskażę drogę, którą masz iść i będę Ci służył radą i pomocą, a moje oko spocznie na Tobie. Trzymam się tego i to jest to. Proszę o wybór kolejnej koperty. Okej, proszę bardzo. Kategoria pytanie zawód pasja. Jest Pan prezesem Teen Challenge na rejon kutnowski. Pomagacie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków. Pan sam był alkoholikiem. Jak to wszystko się zaczęło? Tak, w 2011 roku zaproponowano mi, żebym przystąpił, bo działaliśmy jako Kutnowskie Stowarzyszenie Nowe Życie i w 2011 roku zostało mi zaproponowane, abym przyłączył się do chrześcijańskiej misji społecznej Teen Challenge. Jest to międzynarodowa misja społeczna, która zajmuje się pracą wśród osób uzależnionych. I tak to się zaczęło. To prawda, byłem kiedyś osobą uzależnioną, dzisiaj nie jestem. Teen Challenge ma na celu pomoc ludziom, właśnie też uzależnionym, pomoc ludziom, którzy potrzebują pomocy. Tak się zaczęło, to już działamy 8 lat, ponad 8 lat. Jestem Bogu wdzięczny, że wielu ludzi usłyszało Ewangelię, wielu ludzi mogło wyjść z nałogu i tak pomagamy. Myślę, że przyłączenie się do chrześcijańskiej misji społecznej, do Teen Challenge, ono ma wielkie znaczenie i też mamy szeroki wachlarz taki, żeby pomagać tym ludziom. Została nam ostatnia koperta. Kategoria pytanie z zaskoczenia. Co Pan lubi robić na co dzień, gdy nie pomaga Pan innym? Jakie są Pana marzenia? Tak, co robię na co dzień? Na co dzień to, co lubię. Lubię czytać Biblię, poznawać, zgłębiać właśnie Słowo Boże. Ale lubię też spędzać czas na Wagła Parku, na saunie, na pływaniu, na takiej, zrelaksować się po całym tygodniu. Chodzę tam razem ze swoją żoną. Lubię też, kiedy z moją żoną zawsze 24, jest to data naszego ślubu, idziemy co miesiąc na kawkę, herbatkę, ciasto do kawiarni. do cukierni. Lubię takie chwile. Moim marzeniem jest jak najwięcej osobom pomóc wyjść z tego nałogu, jak najwięcej osobom pokazać, że jest jeszcze nadzieja i ta nadzieja jest w Jezusie Chrystusie. A jeszcze takie krótkie pytanie ode mnie. Jakiego słowa w języku polskim Pan nie lubi? Jakiego słowa nie lubię? Niemożliwe. Niemożliwe dlatego, że jako osoba wierząca, i wiem, co tam też pisze w Biblii, Pan Jezus mówi, że wszystko jest możliwe dla wierzącego, także niemożliwe nie ma takiego słowa, ono jednak istnieje i ludzie mówią, niemożliwe jest, niemożliwe. W moim przypadku też mówili bardzo często ludzie, że ze mnie nic nie będzie, niemożliwe, żebym wyszedł z tego. Jednak wszystko jest możliwe dla wierzącego. Oczywiście. Dziękuję bardzo za odpowiedź na wszystkie pytania. Dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek z serii 3 Pytania Do. Do zobaczenia. Do zobaczenia.